Gluten Morgen. Nie. Dzisiaj nie dość, że robimy przepis wegański, to jeszcze bezglutenowy. Nauczymy się robić takosy kukurydziane, meksykańskie, od zera, używając mąki kukurydzianej Arina. Produkty dzisiaj używane to mąka, kolendra, papryka, grzyby, ja używam portobello, pomidor, szalotka, chili, a do tego sól i pieprz, olej sezamowy, limonka, tamari i wegański sos Worcester. Zacznijmy od przygotowania ciasta. Do misy ląduje mąka Arina. Jest to mąka z białej kukurydzy, dostępnej właśnie w Meksyku. Możemy ją spokojnie znaleźć w internecie. Sól i bardzo gorąca woda. Połączę ją sobie najpierw delikatnie łyżką, a potem zagniotę ręką. Formuję kulkę i zawinę ją w folię spożywczą. To jest dobry sposób na odrywanie papieru. Wystarczy przyłożyć folię wzdłuż ręki i oderwać. Potem ją łatwo znowu oddzielić. Ciasto musi odpocząć około 20-30 minut. W tym czasie przygotujemy sobie nadzienie taco. Zaczynamy od pokrojenia warzyw. Dużą kostkę, mniej więcej taką centymetrową. Z papryczek chili wyjmuję ostre, pikantne pestki. Pomidor ze skórką, pokrojony również w taką sporą kostkę. Patelnia już się rozgrzewa. Mam w niej sól. Sól pozwala wyczyścić brudną patelnię i sprawić, żeby ona znowu była jak najmniej przylegająca. Wlewam olej sezamowy. Patelnia się dymi, więc jest świetna temperatura. Wszystko wędruje właśnie na patelnię. Dodaję sos Worcester i sos sojowy. Sos już jest gotowy, ciasto zdążyło już odpocząć. Musimy go wyrobić do końca. Dodaję po odrobinie wody i zagniatam. Chodzi nam o taką konsystencję sprężystą, nie za suchą. Podzielę je teraz na kulki tej samej wielkości. Przykrywam ściereczką, tak aby ciasto nie wyschło w trakcie formowania. Potrzebujemy dwóch rzeczy. Jedna to praska. Zachęcam Was, żebyście znaleźli taką w internecie. Będziecie mieli dużo zabawy. Ale jeżeli nie posiadacie takiej w tym momencie, możecie spokojnie zrobić to używając wałka kuchennego. Druga rzecz, o której Wam wspomniałem, to papier do pieczenia. Tortille wkładam pomiędzy właśnie papier, tak aby łatwiej później nam odchodziły, nie kleiły się. Nie pozostaje nam nic innego, jak rozgrzać dużą patelnię. Posiekam kolendrę. Patelnia chyba już jest dobrze rozgrzana. Przekładam takosy na dłoń. Zabieram papier. I takim ruchem ciągającym zostawię tortillę na patelni. Smażymy takosy z obu stron, mniej więcej 1-2-3 minut z każdej strony. Musimy patrzeć, czy nam się zbytnio nie przypalają, ale też muszą się dobrze wypiec. Jeżeli włożymy je pomiędzy czystą ściereczkę, zachowują wilgoć i będą miały dużo fajniejszą konsystencję, będzie je dużo łatwiej potem złożyć. Farsz też w tym czasie, jak smażyłem tortillę, lekko podgrzałem. Możemy skończyć nasze danie. Biorę tortillę, nakładam farsz do środka i posypuję listkami kolendry. Dla mnie są idealnie kwaskowe. Jeżeli lubicie bardziej kwaśne, dodajcie sok z limonki. Ja dzisiaj z niego rezygnuję. Domowa tortilla ma naprawdę charakterystyczny smak, dużo bardziej wyraźna niż ta kupiona w sklepie. No i to nadzienie. Słono, kwaśne, ale ta kwaśność przez to, że jest użyty sos Worcester, jest super ciekawa. Lajkujcie, subskrybujcie.
mój kanał. Będzie więcej takich przepisów. To jest po prostu za dobre.